Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wczoraj widzieliśmy, że dobry sposób, aby skorzystać z bliskości Boga i realizować wezwanie Jezusa do nawrócenia, jest staranie się, aby modlić się zawsze, ofiarując Bogu rano każdy nowy dzień i podczas dnia kolejne czynności, które podejmujemy. Dzisiaj chcemy zobaczyć inny sposób, bardzo drogi Jezusowi i szczególnie potrzebny w naszych czasach. Jest to miłowanie Boga, miłując ludzi. Co miłość do Boga ma wspólnego z miłością do ludzi? Dla nas, chrześcijan, ma bardzo dużo wspólnego, bo nasz Bóg stał się człowiekiem i identyfikuje się z każdym człowiekiem. Pamiętajmy opis sądu ostatecznego, egzaminu, który zadecyduje ostateczny los naszego życia. Egzaminu, którego treści Jezus, jak żaden nauczyciel, zdradził nam z góry. Cała treść tego egzaminu dotyczy miłości do człowieka. Jezus powie nam: byłem głodny i dałeś mi jeść, chory i odwiedziłeś mnie, smutny i pocieszyłeś mnie. A kiedy pytamy, kiedy spotykaliśmy głodnego, chorego, powie nam: cokolwiek czyniliście najmniejszemu moi braci, to mniejsze uczynili. Bóg więc jest nam bliski w każdym człowieku, bo Jezus się z nim identyfikuje. Jak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie? Powinniśmy chodzić do kościoła, aby modlić się i karmić się Słowem Bożym i Eucharystią, które wypełniają nas Bożą miłością. Potem wychodzić z kościoła, aby promieniować tą miłość w nasze środowisko. Powinniśmy być jak soczewka, która skupia promienie miłości Boga otrzymane w Eucharystii i skieruje ich do ludzi, z którymi żyjemy, których spotykamy. Świadomość, że Bóg chce być kochany szczególnie w człowieku, zmieniła moje życie. Tak się stało, że w latach 60. jako młody lekarz pojechałem z Włoch na misję do NRD, do kraju, gdzie reżim komunistyczny był bardzo surowy. Aby pracować w szpitalu katolickim, któremu groził zamknięcie, bo wielu lekarzy przed budową muru berlińskiego uciekało na zachód. Razem ze współbratem, starszym anestezjologiem również z Włoch, postanowiliśmy, że nie będziemy ukrywać naszej wiary. Codziennie uczestniczyliśmy publicznie we mszy świętej. Staraliśmy się przede wszystkim miłować wszystkich w szpitalu i poza szpitalem. Pracując czasem nawet 12 godzin dziennie, przez 15 lat budowaliśmy nowoczesny oddział anestezji intensywnej terapii, który służy do dziś w szpitalu Świętej Elżbiety w Lipsku. W wolnym czasie budowaliśmy też żywe wspólnoty zaangażowanych chrześcijan i rozwijaliśmy głębokie kontakty również ze świeckimi i kapłanami z Polski, z Czechosłowacji, gdzie Kościół był szczególnie prześladowany. To zaangażowanie było bardzo niebezpieczne, ale nas dopingowała miłość do Jezusa w tych braciach w potrzebie i wiara, że Bóg się o nami opiekuje. Nikt nie sadził nas do więzienia. Po upadku reżimu komunistycznego mogliśmy obejrzeć akta Stasi, które nas dotyczyły. Z nich wynikało, że służby bezpieczeństwa Czechosłowacji już pod koniec lat 60. prosili Stasi, by nas oddalono z NRD. A Stasi odmówiła, pisząc, że wykonamy cenną pracę w szpitalu i tworzymy atmosferę życzliwości i dobroci. Wszystko o nas wiedzieli. Ale akurat miłość do Jezusa w każdym człowieku spowodowała, że zostaliśmy akceptowani również w kraju
z najostrzejszym reżimie komunistycznym i mogliśmy pomagać Kościołowi w potrzebie przez całe lata trwania reżimu komunistycznego. Warto miłować wszystkich. Warto miłować również nieprzyjaciół. Teraz opowiadam coś, co miało miejsce w Polsce, w naszym centrum, gdzie mieszkam. Pewnego dnia poszedłem do garażu, żeby wykorzystać z jednego z naszych dwóch rowerów, a rowerów nie ma. Wtedy zapytałem wszystkich w naszym centrum. Nikt o tym nic nie wiedział. Zauważyłem, że wieczorem zapomnieliśmy zamknąć na klucz bramy garażowe. Jasne było, że ktoś ich ukradł. Zgłosiliśmy sprawę na policję. Po dwóch tygodniach policja przyniosła nam ramki naszych rowerów. Okazało się, że 16-letni chłopak, jeden ze siedmiu synów rodziny alkoholików, ukradł rowery, aby sprzedać na części do pewnej grupy handlarzy, którzy działali na giełdzie. Zostałem zaproszony na rozprawę sądową jako strona pokrzywdzona i patrzyłem tam na twarzą zniszczoną tego ojca i na przygnębionego chłopca. I myślałem, jak w tej sytuacji postępować. Kiedy mogłem coś powiedzieć, powiedziałem tak. Chłopak źle zrobił, ale tutaj mi brakuje jeszcze kogo. Mi brakuje tych ludzi, którzy wykorzystują tych chłopców, aby handlować szczęciami zamiennymi rowerów. Chłopak został ukarany. Musiał nam zapłacić za ukradzone rowery, ale nie dostał się do popraczaka, dostał natomiast kuratora. Następny dzień dzwoni dzwonek naszego domu. Przed drzwiami stoi chłopak. Mówi, chciałbym z księdzem porozmawiać. Proszę bardzo. Chciałbym księdza przeprosić za to, co robiłem i chciałem się spowiadać. Podczas spowiedzi myślałem, ten chłopak jest dalej w niebezpieczeństwie, ponieważ jeżeli ma zwrócić nam koszty rowerów, nie wiadomo, gdzie on znajdzie te pieniądze. Wtedy padłem na pomysł, żeby robić następującą propozycję. Słuchaj, może nie musisz zapłacić za rowery, ale możesz tutaj w naszym centrum pracować przez miesiące letnie. Czy chcesz? Chłopak się rozpromieniował, powiedział bardzo chętnie. Rzeczywiście, dobrze pracował przez ten czas. Potem zaczął się na nowo rok szkolny. Po kilku miesiącach zadzwoniła do nas pani kurator i powiedziała, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za sposób, jak postępowaliście z tym chłopakiem. On jest nie do poznania. On jest w szkole dyscyplinowany i uczy się dobrze. W międzyczasie chłopak skończył technikum i pracuje w firmie budowlanej. Z niego mógł się stać kryminalista, natomiast właśnie miłość do Jezusa też w tym nieprzyjacielu powodowała, że on jest na dobrej drodze, żeby stać się porządnym człowiekiem. Bardzo ważne jest miłować Jezusa w życiu społecznym. Dzisiaj istnieją starania ze strony środowisk laickich, by przedstawiać religię tylko jako sprawa kultu i ją zamknąć w kościołach, daleko od codziennego życia ludzi. W
wykluczając jej wpływ z życia społecznego. Lansuje się nawet tezę, że sprawa moralności nie liczy się o prawo Boże, lecz tylko państwowe. Jak miało miejsce to miejsce, kiedy zwolniono profesora Chazana z funkcji dyrektora Szpitalu Świętej Rodziny we Warszawie, bo nie chciał wykonać aborcji i skazywać innego lekarza, który ją wykonuje. Dla nas, chrześcijan, wykluczenie naszego wpływu z życia społecznego jest po prostu nie do przyjęcia, bo sprzeciwia się o samej istocie życia chrześcijańskiego. Sugestie, które są nam posunięte, że obszar życia społecznego to obszar brudny, a więc dobry chrześcijanin nie powinien się nim zajmować, są dla nas obce. My powinniśmy się wszędzie angażować, gdzie decydują się o losy osób i społeczności. I to z miłości do Jezusa, który w nich żyje. Nie każdy będzie miał możliwość szerszego zaangażowania społecznego. Nikt jednak nie powinien przynajmniej zrezygnować, na przykład, z dawania swojego głosu, kiedy są wybory. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do spełnienia nasz obywatelski obowiązek i głosować za osobę lub partię, która daje więcej gwarancji szanowania wartości chrześcijańskich. Jest to ważny aspekt miłości do Boga i do człowieka. Opowiadam wam anegdotę z Kościoła Wschodniego. Tam będą szczególnie szanowani święty Mikołaj i święty Kasjan. Opowiada się, że pewnego dnia oni wychodzili z raju na ziemi, aby zobaczyć wspólnie, co się dzieje wśród ludzi. I spotkali pewnego człowieka, który ciągnął wóz, ale poślizgnął się i wóz stał w błocie. I sam nie potrafił tego wyciągać. No wtedy święty Mikołaj mówi do świętego Kasjana: chodź, pomagajmy mu. A święty Kasjan mówi: co ty mówisz? No patrz, jak jesteśmy biało ubrani. Jak będziemy wyglądać po takiej pomocy? A święty Mikołaj mówi: wiesz co, ale ja mu pomogę. I pomaga mu. W końcu ten wóz jest wyciągnięty. Ten człowiek szczęśliwy pożegna się. I obaj święci wracają do raju. Pan Bóg widzi ich już z daleka i mówi: święty Mikołaj, jak ty wyglądasz? Dlaczego taki brudny? A święty Mikołaj mu wyjaśni. I wtedy Pan Bóg mówi: święty Kasjan, jak ty wyglądasz? Dlaczego jesteś taki czysty? I Kasjan mu to tłumaczy. I wtedy Pan Bóg mówi: dobrze, od tego roku święty Mikołaj będzie miał swoje święto dwa razy do roku, a ty, Kasjan, będziesz miał twoje święto 29 lutego, co 4 lata. Tak obrazowo jest przedstawiona sprawa czystych rąk. Zawsze jest dobrze mieć czyste ręce, ale jeżeli miłość do bliźniego wymaga, żeby brudzić sobie rąk, lepiej brudzić ręce, niż nie pomagać i trzymać je czyste. Bardzo potrzebne jest miłować ludzi najbardziej cierpiących i potrzebujących. Niedaleko od miejsca, gdzie mieszkam, żyje stary człowiek, który mieszka w jednym kontenerze. W środku jest piec węglowy, łóżko, dużo brudu i taki smród, że trudno wytrzymać. Znalazł się w takim stanie z powodu nadużycia alkoholu. Staram się go odwiedzić w miarę regularnie, przynosząc mu coś do jedzenia, coś do ubrania i coś do czytania, bo chętnie czyta. Podarowałem mu też małe radio.
A przede wszystkim staram się go traktować jako osobę pełnowartościową. Staliśmy się przyjaciółmi. Po wielu latach się spowiadał i przyjął komunię świętą. Teraz modli się. Słucham mszy radiowe i przygotuję się do odejścia z tej ziemi w jedności z Bogiem. Jeśli staramy się pomóc ludziom potrzebującym, Bóg błogosławi.